Tomasz Kawecki, który prowadzi warsztaty z Hula Hop. Mógłbyś opowiedzieć powiedzieć o swoich warsztatach? No właśnie, udziałem warsztatach z Hula Hop. Powiem szczerze, akurat samego kręcenia na Hula Hopie. Nauczyłem się, no powiem szczerze, jakiegoś dosłownie tydzień temu. Aczkolwiek właśnie mam też dość spore doświadczenie z kręcenia na Hula Hopie troszeczkę inną metodą, właśnie, tak zwaną właśnie, metodą izolacji. Nauczyło właśnie tutaj chodzi o to, żeby uchwycić ten Hula Hop i kręcić nim w taki sposób, żeby sprawiało wrażenie, że ono właśnie tak powiedzmy, że lata, unosi się w powietrzu, właśnie stoi w jednym punkcie. No i właśnie to jest tak zwany e, isolation hoop. Ale właśnie z tego, co się orientuje, to właśnie też w zwykły chulach, więc też można to zrobić. Najlepiej to właśnie wychodzi poprzez użycie hoopu dziecięcego, właśnie specjalnie oklejonego, właśnie, żeby to tak wyglądało. No aczkolwiek właśnie troszeczkę właśnie w tym magii też jest potrzebne, więc no. e, Czy warsztaty cieszą się dużą popularnością? Tak, dzisiaj akurat właśnie jest wyjątkowo duże warsztaty, no tylko właśnie wczoraj mieliśmy w takim obiekcie zamkniętym właśnie w szkole. Nie pamiętam dokładnie, który numer, ale właśnie w obiekcie zamkniętym mieliśmy. Dzisiaj akurat to właśnie mamy na dworze. Mamy właśnie na tym terenie otwartym. Jest dużo więcej dzieciaków właśnie, ale nie tylko dzieciaki, właśnie też dużo osób dorosłych przychodzi e, i tak cieszą się właśnie dość sporym z, zainteresowaniem, no, no, po prostu założone ludzie lubią strasznie przychodzić właśnie na takie warsztaty, więc no. Uważasz, że festiwal na przestrzeni lat zmienia się na lepsze, czy na gorsze? Zależy. Powiem szczerze, że właśnie w niektórych perspektywach właśnie zmienia się na lepsze, właśnie, no, no, właśnie jeśli chodzi o rozrost właśnie tego festiwalu e, całościowy, no właśnie, że wcześniej to rzeczywiście e, jak zaczynał ten festiwal raczkować nawet, że tak powiem, ono, to był rzeczywiście festiwal kameralny, tam przychodziło no, dosłownie właśnie kilkadziesiąt osób i to też taki właśnie, co rzeczywiście były wtajemniczone i wiedzą na co przychodzą. Na chwilę obecną to właśnie jest już festiwal ogólnolubelski i rzeczywiście, rzeczywiście ściąga osoby z całej Polski. No to właśnie jeśli chodzi o te ukon ukonkretyzowanie oczekiwań, to tak, to pod tym względem festiwal zmieni się na lepsze. Okej, okay, i ostatnie pytanie. Najciekawszy pr punkt programu yy, w tym roku. W tym roku, znaczy się, jeszcze nie byłem na tym właśnie występie, ale już teraz jestem w stanie powiedzieć właśnie, że będzie nim Shafa Show, na który zamierzam się udać. Właśnie już moi znajomi, dwóch moich znajomych widziała ten pokaz. Mówili, że się popukali ze śmiechu, naprawdę, nie żartuję. Dziękujemy bardzo za rozmowę.